Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie, już mi się nie chce szukać synonimów, tak samo jak nie chce mi się czytać już ze skryptu, ale mam dla was newsy, nie jest to piątek, a jest to sobota tym razem, aczkolwiek możemy się wszyscy pogodzić z tym, że już nie ma piątkowych newsów, po prostu są newsy, jak uzbieram newsy, to są newsy proste. Musimy też się pogodzić z tym, że wywiad z Bogzelem, o którym wam mówiłem, który był przetrzymywany, no bo Bogzel nie potrafił znaleźć tej godzinki, żeby zautoryzować to, co sam powiedział na wywiadzie, gdzie to było chwilę po tym, jak on powiedział, że on i tak będzie szczery z widzami, nie ma nic do ukrycia, więc co tam ma autoryzować, nie mam pojęcia. Ale po 2 tygodniach czasu na autoryzacji, końcowo jednak nie zobaczymy tego wywiadu u Tejkwana i Filipka. Jeżeli kiedykolwiek bym wrócił do takiego Bogzdela, jak był przed tą aferą, to proszę was, opuśćcie mnie i nie miejcie dla mnie litości. Zaręczam was, że ten Bogzdel już nie wróci. Bo Filipek pisze, wywiadu z Bogzelem nie będzie. Z wiadomych przyczyn nie będziemy wrzucali okrojonej wersji. W następnym tygodniu może uda się skleić Sariusa. Co może nam sugerować, że albo Bogzel bardzo, bardzo mocno chciał pokroić materiał, na to chyba tutaj wskazuje, a im się po prostu nie chce tego materiału kroić, albo nie ma autoryzacji wcale. Jedno z dwóch. No bo wątpię, że to Filipek i Tejkwan zrezygnowali po prostu, bo im się już na autoryzację nie chce czekać. Raczej nie o to chodzi. Nie do końca też wiadomo, o co chodzi Ferrari jemu na jego Instastory, gdzie na końcu swojego story wspomniał o Dubielu trochę w dziwny sposób, w momencie, gdy opowiadał o swoim dniu. A na przykład Dubiel, nie? Taka k***a jak Dubiel. Mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach internetowych to nawet taka k***a jak Dubiel wygląda na ich tle na porządnego gościa, co? Czy on też jakiś k***a lewy jest? Ja nie wiem, właśnie. Nie wiem, o co tu chodziło Ferrariemu, ale biorąc pod uwagę, że ma na koszulkę Fame na sobie i jest mocno powiązany z Fame'em, to mi jakieś tam sugestie z tyłu głowy daje, jakby to Marcin Dubiel miał zawalczyć na P. Nie, no nie ma szans, nie ma totalnie szans, ale dziwna po prostu storka, nie wiem, co z tego wywnioskować. Ale mam dla was zabawną historię, związaną z Verso, w którym ona się podzieliła na swoim kanale nadawczym, też na Instagramie. Moje dzisiejsze szczęście to jakiś żart. Wsiadłam właśnie do złego pociągu i zamiast jechać do Krakowa, jadę w zupełnie inną stronę. Zamiast być w domu o 20, to będę o 2 nad ranem, a jutro znów muszę być w Warszawie na kilka godzin. No nic, czasem tak jest, a pomyśleć tylko, że to wszystko zaczęło się od taksówkarza, który spóźnił się 15 minut i nie zdążyłam na lot powrotny, bo już zamknęli bramki. Stwierdziłam, że w takim razie trudno i wrócę pociągiem. Tak miało być. No trudno, nie mogę samolotem, wrócę pociągiem. Ale jednak, chyba nie dane mi dzisiaj wrócić do domu. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tym, że influencerki nie potrafią wsiadać do pociągów. Dziwi mnie tylko to, że Versow nie zrobiła tak zwanej Julii Żugaj, czyli nie pociągnęła za emergency break. Co ciekawe, mogliśmy się dowiedzieć, że jutro Versow musi być w Warszawie, do dentysty jedzie do Warszawy. O 9 rano. Dlaczego ona ma dentystę w Warszawie? Mniejsza. No i historia jest coraz gorsza, bo ona jeszcze pisze, że nie ma żadnych lotów z Gdyni, a na przystanku, na którym wysiadała po godzinie, jechał tylko TLK. Verso do TLK nie wchodzi, bo byłaby w nim o 2 w nocy w Krakowie, albo ekspresowym do Warszawy może pojechać. Nie ma też, że są żadnych rzeczy, ale najgorsze, co Verso wpisze, najgorsza w ogóle część dnia, czyli to, że jedzie do Warszawy i uprosiła pana z recepcji mojego ulubionego hotelu, żeby poszukał dla niej pokoju, ale okazało się, że hotel jest full i nie ma miejsca dla Verso w jej ulubionym hotelu w Warszawie. No naprawdę, no to ja jej współczuję, nie? Ciężki dzień. A z takich też śmiesznych rzeczy to Kasik, Fusialka ma dramę. Taką mini dramę, ale zacznijmy od tego fany momentu, czyli to, że wrzuciła odcinek Spędzam cały dzień z moim psem, gdzie na miniaturce nie wiem do końca, co się stało z jej plecami, wygina w ogóle kolano w jakąś inną stronę i ma 6 palców. Takie to wasze AI, które tworzy te miniaturki, nie mam pojęcia, jak grafik tego nie zauważył, ale ludzie na to zauważyli, właśnie tytuł Spędzam cały dzień z moim psem, no i jest wiralowy tweet, który pisze: wow, spędzić cały dzień ze swoim psem to rzeczywiście coś niesamowitego i trzeba z tego nagrać film. Wiadomo, takie czepianie się na siłę, a z tego, co ja mogłem zauważyć, zrobiłem taki mały research, to, bo w sumie też pamiętam, że tak było, zmieniła nazwę po prostu filmu, bo jej trochę nie szedł. Nazywał się Testujemy miejsce dla psów, a kolejnego dnia zmieniła na Spędzam cały dzień z moim psem. Mini dramy też ostatnio ma Budda, dotyczące tego, że niby on ma być kogoś słupem i on komuś pierze pieniądze i dla
dlatego otworzył restaurację swojej dziewczyny, bo takim sposobem będzie prał jakieś brudne pieniądze. Tylko problem jest w tym, że żadnych brudnych pieniędzy chyba nie ma. Po prostu ziomek zarobił dziesiątki milionów na loterii, jakbyście nie pamiętali, więc więc nie wiem do końca o co chodzi z tymi zarzutami. Budda chyba też do końca nie wie. Dlatego w ostatnim filmie trochę pokazał, że jednak trochę się przejmuje, ale w sumie to trochę go śmieszy, ale trochę się przejmuje, ale trochę się śmieszy tym, że właśnie ludzie mu zarzucają pranie pieniędzy i bycie słupem, dlatego sobie śmieszkował z tego. No i na Instastory zrobił dalszą część tego, no bo mówił, że będzie sobie bardziej śmieszkował z tego. No i nie wiem, czy on kupił pralnię specjalnie pod tego mema, ale nawet by to było zabawne w sumie, jakby tak zrobił. Bo na Instastory wrzucił w końcu przyłapany na praniu, że wiecie, że pierze pieniądze. No i też wrzucił, a tu uchwycone, jak czekam, aż pranie się skończy, bo podoba mi się nowy jakiś Gemera od Konis. To są tak drogie auta, że ja nawet nie potrafię powiedzieć tego. No i wiecie, że euro pierze tam niby widać w tym, w pralce. Zabawne. Zabawna za to do końca na pewno nie będzie rozprawa sądowa, którą Konopski ma mieć z Jose Kolekcjonerem, który pozywa go na 100 tysięcy złotych za tam jakieś pomówienia, zniesławienia i tak dalej. Na ten pozew oczywiście Konopski odpowiedział Jose w dość taki kąśliwy sposób. Mi kurwa grozisz? Szeroki kulsonie? Ja pierdolę. W uniwersum naszego filantropa dzieją się za kulisami dziwne rzeczy i czuję, że zaraz jakiś olbrzym nadejdzie. Na co Jose oczywiście też musiał odpowiedzieć na swoim Instastory w jego sposób bardzo specyficzny. Konopski, ty kłamczuchu, odnosisz się do mnie bez szacunku, gówniarzu. Wyglądasz jak lamus, który był nękany w szkole i chował się pod schodami, żeby zjeść kanapkę. Nie usuwam żadnych komentarzy. To ty usunąłeś moje komentarze. Puszczasz kleksa i zgłaszasz mi posty na Instagramie. Twoje fałszywe konta piszą po 3 razy to samo. Panuj nad swoimi trollami, czy masz mnie za idiotę? Przecież ja to wszystko widzę. Znów głosisz nieprawdę, mówiąc, że rozmawiałeś z moimi wspólnikami, gdy jedynym moim wspólnikiem był Budda. Innych nie miałem. Kumacie, o co mi chodzi z dość specyficznym stylem bycia? Mówi na Konopa, że jest pustym dzbanem, bo mówiąc, że straci pływowego kolegę, to chodziło mu o Buddę oczywiście, którego ma Konop wykorzystywać na miniaturkach, żeby była lepsza klikalność. Zdrowo myślący osobnik, taki jakim jest Budda, powinien ruszyć na ciebie za to, że go wykorzystujesz dla swoich zasięgów. Czytasz fragmenty wiadomości, mieszając fakty, nic nie warte są te materiały, bo wszystko ci udowodni na rozprawie. Zostaną cię tylko oprawki po okularach. Ziomek naprawdę myśli, że jest jakby główną postacią filmu, nie? Znaczy ogólnie podoba mi się to, bo faktycznie się czuję trochę, jakbym oglądał taki miniserial. Ja tam mam popcorn i sobie czytam i się śmieję, nie? Znów mówisz, że loteria miała problemy. Załóż odpowiednie okulary. Albo niech ktoś ci czyta, bezczelny manipulancie. Napisałem do ciebie i do Gimpera te same treści, więc jak może mi się coś pomylić? Jesteś nic niewartym gnojkiem, który manipuluje informacjami tak, żeby to było ciekawe dla twojej widowni. Będę ci tak długo ciągał po sądach, że ludzie zrozumieją, jaki jesteś fałszywy. Panie Jose, bo pan ma pieniążki i tak dalej, to proszę się skontaktować do mnie, ja panu pomogę, żeby tutaj ładnie jakoś odpowiedzieć dla Konopa, bo póki co odpowiadanie w stylu sąd, to takie średnie odpowiadanie. W sensie tym, że nawet wygrasz rozprawę, nie do końca udowodnisz ludziom, że masz rację, nie? No, taki spoiler. Ja się śmieję oczywiście z tym, no bo to widać, że gościu po prostu, no jest specyficzny i w internecie coś mu tak nie idzie w internety, nie? Ewidentnie chce swoją rację jakąś tutaj pokazać, ale w internecie po prostu tego nie zrobi, tylko w sądzie, no. Za to MrBeast jest bardzo internetowy. Ostatnio trochę mu się tam sypie dookoła jego przyjaciółki, nie tylko, ale o tym już mówiliśmy. No i jak też mówiłem, wspominałem, ludzie zaczynają szukać jakichś rzeczy na MrBeasta. No i wyszedł materiał od podobno ekspracownika MrBeasta, który ukazuje jakieś różne brudy na MrBeasta. Materiał trwa prawie godzinę i nie chce mi się tego oglądać. Ale za to Neviu na Twitterze streścił wszystko i wszystkie najbardziej istotne wątki przekazał Twitterowiczom. No dlatego ja wam przekażę po prostu to, co on przekazał, tylko jeszcze bardziej to skrócę. MrBeast ma manipulować swoją widownią, udawać rzetelnego i prawdziwego twórcę. No w sumie ja tak trochę go spostrzegam, więc faktycznie jeżeli to jest jakieś manipulacje i udaje, tylko to dobrze mu to wychodzi. MrBeast podobno bardzo podkręca treść swoich filmów oraz ma je niby ustawiać. Jeden z jego uczestników, który miał wygrać na filmie 800 tysięcy dolarów, okazał się być podobno jego pracownikiem, który też występował w drugim filmie, gdzie odpadł jako jeden z pierwszych i miał wygrać Teslę. Na filmie 7 Days Stranded at Sea, czyli tam, gdzie 7 dni miał być na tratwie na środku niby morza, mieli oni nie spać na tej tratwie, tylko podczas sztormu na jachcie produkcji.
filmie 100 chłopaków kontra 100 kobiet uczestnicy dosłownie mieli powiedzenie, że chłopaki nie mogą wygrać z dużą przewagą, bo inaczej Beast będzie miał problemy PR-owe. I podczas tego filmu miał Mr. Beast rzekomo pomagać tym dziewczynom, co spowodowało, że końcowo one wygrały. W tym filmie miało być o wiele więcej jeszcze przykładów podkręcania filmów oraz dodawania fejkowych reakcji uczestników, montażu czy ustawianie zegara, żeby kończył się na 0001, żeby dodać więcej emocji do materiału. A w filmie, gdzie mieli brać udział losowi subskrybenci, tak naprawdę mieli brać udział rodzina, przyjaciele oraz jego dziewczyna. Jednym z większych zarzutów na filmie miały być nielegalne loterie oraz sprzedawanie fejkowych podpisów, gdzie Mr. Beast miał nie podpisywać niektórych koszulek samemu, jakby personalnie, tylko inni ludzie mieli to robić za niego w jego imieniu. A loterie, które podczas tych streamów organizował, miały być nieregulowane, no i też niektórych rzeczy na przykład miał nie wrzucać, nie wywiązywać się z tego, co miał robić, jak na przykład zapraszanie swoich subskrybentów na filmy i nie tylko. A zabawna sytuacja to miało być to, że Mr. Beast sam chciał reklamować skamy typu Mr. Brand i dosłownie menadżer musiał mu to wybić z głowy w długiej rozmowie o tym, no i zwolnił tego menadżera potem. Były też wytknięte niemoralne i śmierdzące rzeczy dookoła Mr. Beasta, czyli na przykład to, że promował zdrowe odżywianie i ogólnie gadał o problemie odżywiania na różnych podcastach, po czym sam fast foody reklamował swoje, no i też reklamuje swoją czekoladę jaką zdrowsza od konkurencji, gdzie tak w rzeczywistości ona zdrowsza ma nie być, tylko ma mieć więcej kalorii w sumie. Poza tym czekolada to jest czekolada, nie wiem, co to ma wspólnego ze zdrowym odżywianiem. Podobno w filmie, gdzie ktoś miał $1 000 000 i musiał je wydać w 24 godziny, to Mr. Beast mu niby obiecywał 50 tysięcy na cele inwestycyjne, których pieniędzy potem się nie wywiązał z nich, nie dał temu gościowi. No i też rzekomo miał obiecywać temu gościowi, że te pieniądze pomoże mu tak ustawić i wydać, żeby nie musiał się martwić o pieniądze do końca życia, a w rzeczywistości no miał jakąś godzinę, żeby wydać te wszystkie pieniądze. Neville to podsumował w taki sposób, że raczej to nie jest nic specjalnego ten cały film, w sensie są jakieś tam różne smaczki, ale mało jest za kulis jakichś takich informacji jak na to, że to niby były pracownik nagrał na Mr. Beasta i trwa godzina, to faktycznie jest tego mało. Raczej ten film nie będzie końcem Mr. Beasta, ale też są zapowiadane jakieś inne części tych filmów i że więcej informacji ma wyjść. A Szalony Reporter nie zapowiedział, tylko w sumie poinformował nas, że Popek jest pierwszą osobą, która przegrała z Fame'em proces o zakaz konkurencji, bo oczywiście Popek miał taką umowę z Fame'em, no ale poszedł do Prime'u, no i ten tutaj sądową rozprawę miał przegrać z Fame'em, no i ma zapłacić Fame'owi 200 tysięcy złotych. A jeżeli ciekawicie się, co tam u Natsu, która zaczęła swoją przygodę z komentarzy, no to zaczęła robić w sumie same newsy, tylko problem jest taki, że te newsy są dość późno wrzucane, no i ona sama z siebie wiele nie dodaje, jakoś nie, no ta mała emocji jest, nie? To jest trochę jak ja w momencie, gdy czytam skrypt, nie? Straciła 10 tysięcy subskrypcji, jej filmy raczej mają takie wyniki, jedne z gorszych w jej karierze. Tyle dobrze, że to nie jest jakiś wielki projekt, gdzie zainwestowała dziesiątki, jak nie setki tysięcy w dom, żeby stworzyć jakąś ekipę i to nie pykło, tylko po prostu sobie siedzi na kanapie i najwyżej tyle, co w studio zainwestowała, więc ma czas i ma możliwości, żeby jakoś tam jeszcze to dograć i może jednak wyjdzie, no bo fajnie by było jakąś kobietę jednak w komentarzach. Czekajcie, jest ten od Konopskiego. No to nieważne, to jednak cofam wszystko. Ja się z wami, widzowie, żegnam, zostawcie subskrypcję, bardzo bym dziękował. Proszę, jeszcze nie wychodź, proszę, zostaw tego suba, dziękuję ślicznie. Lajka też, bardzo docenił i na razie, miłego dnia ci życzę.